W 2006 roku powstała nasza izba, w październiku 21 była otwarta i powstała dzięki, tu jest nawet tablica, dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. A w ogóle taki pomysł już utworzenia to powstało w latach 90, połowie lat 90. W 95 roku zrobił się taki pomysł, to taka była pani dyrektor Polonińska, no i stwierdziła, że no dobrze by było właśnie te pobyty Marii Dąbrowskiej u nas jakoś tam uwieczyć. No i podjęła tam kroki właśnie, żeby utworzyć tą izbę, ale wiadomo, jak coś się nie udaje, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Tak. Zgromadziła część pamiątek, ale nie sfinalizowała tego, dlatego że zabrakło funduszy. Te pamiątki zostały przekazane do Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i tam meble nawet, i tam czekały do 2006 roku. Aż później właśnie był napisany program rozwoju wsi Płonne i no tak się mówi, że mieszkańcy napisali, nie, no, ale my tak sporo pomogliśmy w tym mieszkańcom. No i tu z klasy i z korytarza została, te pomieszczenia zostały wygospodarowane i dzięki temu właśnie powstała nasza izba. A w ogóle może tak cofnąć się trzeba, bo te daty nam uciekają, kiedy Maria Dąbrowska w ogóle żyła. Urodziła się w 1889 roku w Rousseau. Pracowała jakiś czas w Ministerstwie Rolnictwa, uczyła też geografii, no i tam zaczęła pisywać do lokalnych dzienników. Ale jej marzeniem właśnie było, żeby kiedyś móc się utrzymać z pisania. Żeby to pisanie było źródłem dochodu. I jej mąż Maria Dąbrowska no wprost z tego kpi, że to jej się nie uda, na pewno tak nie będzie, ale ona dopiła z tego. No dobrze, ale to Rousseau, Maria Dąbrowska, jej tam dziedzictwo i wczesne lata, ale dlaczego? Z jakiej racji? Po raz pierwszy do nas przyjechała w 1925 roku, dlatego, że tutaj mieszkała przez jakiś czas jej siostra Helena Kerke, dlatego, że jej mąż był administratorem naszego majątku. Tam są takie drzewa, to jest park i dworek, to znaczy dworek. To już właściwie jest takie ruiny. Teraz to jest własność prywatna. Od jakiegoś czasu jest ta wystawiona na sprzedaż, to już kilkanaście lat. I tam w tych okolicach właśnie zamieszkał Stanisław Kerke ze swoją żoną Heleną i Danusią. Danusia była chrześniaczką Marii Dąbrowskiej. I Maria Dąbrowska przyjechała tutaj po raz pierwszy w 1929 roku. Tak jej się u nas tutaj spodobało, że podjęła taki zamiar, że tu się osiedli gdzieś. Kupi sobie grunt, wybuduje dom i resztę życia tutaj spędzi i będzie czerpała tutaj po prostu... Energię do pracy. Słucham? Energię do pracy. Tak, tak, w ogóle będzie, bo ta okolica ją tak tutaj urzekła i nawet na tym kamieniu, który jest przed szkołą, bo jakiś czas on tylko ten kamień upamiętniał właśnie pobyty Marii Dąbrowskiej u nas. Nawet napisała właśnie, że ta przyroda ją tutaj trzyma, te strumyki. I tak jej się spodobało, że podjęła taki zamiar, że tutaj osiądzie. Ale no niestety nie zrealizowała tego zamiaru, dlatego że właśnie w tym roku zmarł jej mąż Maria Dąbrowska. Był człowiekiem młodym, 42 lata. Ona miała 36 lat, no ta śmierć była taka niespodziewana i bardzo ją dotknęła. No i tak popadła na tę depresję i porzuciła ten zamiar w ogóle, żeby tutaj się osiedlić. No w tej depresji, tak można powiedzieć, pomógł jej wyjść Stanisław Stępowski, przyjaciela. I on mieszkał w Warszawie, więc ona już bardzo do tej Warszawy bardziej ciągnęła i tam zamieszkała. W ogóle była czterokrotnie. Jeszcze kilka razy tutaj była i po raz pierwszy, jak przyjechała, zamieszkała u swojej siostry Heleny, ale jej pobyty zaprzeczały miesiąc, koło miesiąca, przeszło miesiąc. No to jeżeli tyle czasu już gość przebywa, to tak, i ten gość się kręguje i rodzina też się kręguje. Więc nie chciała kręgować rodziny siostry, ani sama nie być taka w takiej sytuacji, więc następnym razem, za rok jak przyjechała, to wynajęła, jak napisała w swoich dziennikach, niekrępującą izbę u gospodarza Chmiela. Ten pan właściwie nazywał się Chmielewski, ale ona w swoich dziennikach zawsze pisała o nim gospodarz Chmiel. I do niedawna, no bo chyba teraz będzie w sierpniu właśnie 4 lata,
jak zmarł właśnie potomek, syn państwa chmielewskich, pan Jan. Tylko że wtedy, w tym czasie, kiedy Maria Donowska do nas tutaj przyjeżdżała, no to on nie był Janem, tylko Jasiem. Miał tam 4-5 lat, był nieduży, ale mówi, że niektóre jakieś tam fragmenty z pobytów Marii Dąbrowskiej wyrywały mu się w pamięci i wspominał, bo zapraszaliśmy tutaj, miał takie, no opowiadał takie prelekcje, miał to, co tam zapamiętał, to, co wiedział z przekazów innych osób dorosłych, to właśnie nam opowiada troszeczkę o pobytach Marii Dąbrowskiej i wspomina właśnie, jak tam mówiliście na tej Młodzieżowej Górze, ona tam bardzo lubiła chodzić. I właśnie chodziła, tam ten Chmielewski, no mały Jaśko wtedy, dostawał stołeczek jakiś tam rozkładany i za nią nosił ten stołeczek, a ona jak tam ta Wera twórcza ją dopadła, to albo siadała i pisała, coś jakieś tam robiła notatki, albo malowała. Także motyw modrzewi w jej pracach plastycznych się przewija. Jak tak przeglądałam, to te modrzewie jakiś tam ślad pozostawiły ludzi. I w ogóle jak tutaj opowiadał pan Chmielewski, jak ona przyjeżdżała, to było w ogóle na wsi wielkie wydarzenie. Nazywano ją miasto ma pani przyjechała. No wiadomo, teraz już te różnice między miastem a wsią się zacierają, ale kiedyś pani z Warszawy, inaczej ubrana, mówiąca innym językiem, bo jeszcze do tej pory ludzie na wsi niestety, ale niektórzy mówią taką gwarą wiejską, prawda? A ta pani no pięknie mówiła, więc było wielkie wydarzenie. A z kolei ona też nie pozostawała gdzieś tam w cieniu, tylko wszędzie jej było pełne kąty. Chodziła wszędzie, jak była jakaś tam wiejska zabawa, jakieś dożynki, uroczystości rodzinne. Chodziła też do obory, chodziła, jak były jakieś prace polowe typu żniwa, sianokosy, wykopki. Wszędzie, no niekoniecznie, żeby pomagać w tym polu, ale obserwowała, zapisywała i tą gwarę, jaką mówili właśnie ludzie wtedy żyjący. I tu zrodził się pomysł właśnie napisania Nocy i Dni. I ona sama w swoich dziennikach pisała, że stąd wyjdzie powieść o wsi na siedmiu wzgórzach. I rzeczywiście ten pomysł napisania zrodził się tutaj u nas w Polsce. To jest udokumentowane w dziennikach. Z tym pomagała jej troszeczkę jej siostra, opowiadała, no i w ogóle ona sama zgromadziła tutaj dużo materiałów. Ale nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie ta Noce i Dnie to jest płonne. Nie. Jak czytam w dziennikach, to tak i w ogóle w wszelkich opracowaniach, to tak jest określane, że płonne weszło obocznie do Nocy i Dni. Ale tam ludzie są konkretni ludzie opisani. I gdyby ci ludzie teraz jakimś cudem żyli, to być może czytając właśnie powieść Nocy i Dnie, by znaleźli siebie, bo ona nie potrafiła, Maria Dąbrowska nie potrafiła tak fantazjować i na przykład stworzyć człowieka z niczego, dodać mu jakieś tam cechy charakteru, więc pisała o konkretnych ludziach, opierała się na konkretnych ludziach. I właśnie ludzie, na przykład służba prowadzona, wtedy żyjąca, czy tam inni ludzie, byli dokładnie opisani. Cechy charakteru, wygląd, jaką tam gwarą mówili, wszystko to było opisane. I tylko, jak czytałam, że były pomieszane przydomki czy tam imiona, także ktoś tam, Zosia była Kasia, a Kasia była tam jakąś Marysią czy coś takiego. Ale tak ci ludzie by na pewno odnaleźli się. No i jeszcze, jak Maria Dąbrowska do nas przyjeżdżała, to dzieci biegały za nią. No na pewno dlatego, że inaczej wyglądała, ale też dlatego, że przywoziła im cukierki. A cukierki, wiadomo, teraz to jest nasze dzieci grymaszą, prawda? Taki niedobry, taki coś tam. Wtedy był rarytas. A kiedyś, no to cukierek, no to była taka rzecz godna pożądania, więc może dlatego. A Maria Dąbrowska nie miała sama dzieci, ale chyba raczej kupiła dzieci. Tak jak wywnioskowałam, czytając właśnie jej dzienniki. I tutaj na przykład mamy w tej gawrocie, to są oryginały, podobno z planu filmowego. Mogą panowie sobie tutaj nawet zajrzeć. To są scenariusze, scenopisy, plany zaopatrzenia w rekwizyty zewnętrzne, wewnętrzne. To akurat jest pan Mirosław Krajewski napisał o Płonnym. To jest też nasz taki, o nas dba, taki lokalny historyk.
Ale tutaj naprawdę można, przeglądając właśnie te dokumenty, można się przekonać, ile ten film naprawdę wymagał pracy. Każdy szczegół, to jest każdy rekwizyt, no jakiś tam wazonik, jakaś popielniczka, to wszystko stanowią, to jest wszystko ważne. I to jest wszystko, wszystko jest rekwizyt i wszystko jest potrzebne akurat w tym momencie. Scenariusz musiał być dokładny. Tak, tak, tak. Właśnie. Polityka była, odgrywała dużą rolę właśnie u Marii Dąbrowskiej, bo na przykład Marian Dąbrowski był jakiś czas, nie był wiele widziany w Polsce, bo on właśnie tam był, przebywał w Anglii, bo tutaj by po prostu niebezpiecznie było dla niego. I to był jakiś czas takie małżeństwo właśnie na odległość. I to jest też w Nocach i Dniach na przykład Agnieszka, bo Agnieszka to jest troszeczkę właśnie Maria Dąbrowska. I ta Agnieszka miała właśnie męża, który też wdawał się w politykę tak i też przebywał w Anglii, prawda? A na przykład ojciec Marii Dąbrowskiej to jest coś tam, nie dość jest ten Bogumił Wieńczycki, czyli od twórca głównej roli, prawda? Nie jest, Bogumił nie jest. To jest z kolei ojciec tak na, wzorowała się na ojcu, na swoim ojcu opisując jego. Tutaj na przykład jest korespondencja do Marii Dąbrowskiej, do Ludomiry Szumskiej, czyli matki, bo matka tutaj często przebywała i tu możemy zobaczyć, jak Maria Dąbrowska pisała, jaki miała charakter pisma, ale tam w drugim pomieszczeniu są też rękopisy, które tam, no to już moja zasługa właściwie, bo napisała do Muzeum do Warszawy i wbrew pozorom tam jest Muzeum na ulicy Polnej, Muzeum Marii Dąbrowskiej, ale tam nie mają żadnych oryginałów. Tam nie ma nic, tam skierowano mnie do Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie, tam są wszelkie oryginały wszelkich pisarzy, no i tylko, że jak się chce coś bez pieniędzy, to jest problem. Oczywiście, mogłam wszystko, najróżniejsze rękopisy, ale kupić. No, ale tak różnymi tam drogami, różnymi prośbami do pana dyrektora, maile, no z gorącą prośbą i tak dalej. Fakt, że nie otrzymałam tego, co bym chciała, na przykład tych rękopisów. No, ale darowano mi koniec, nie zagląda w zęby, więc przedstawiono mi 14 pozycji, z tego miałam wybrać 10, więc wybrałam 10 pozycji. Jestem za to wdzięczna, że przynajmniej tam mamy jakiś taki, no, namiastkę tego, jak wyglądały te jakieś tam chociaż pojedyncze strony, to tam są dzienników, tam jest plan noweli, tam ksiądz Tykadłowa, pies, nasze mieszkanie, no 10 tych pozycji jest, no i się cieszyłam z tego, chociaż chciałabym na przykład w nocy dni chociaż mieć jakąś stronę, nie? No ale pani zaproponowała, że bardzo proszę przyjechać, sobie wybrać, jaką się chce, no i zapłacić i nie będzie problemu.